Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku First Look. Dzisiaj dodatek do The Sims 3, akcesoria Diesel. Postanowiłam nagrać ten dodatek, jako że... Znaczy dodatek, no trochę za dużo powiedziane, te akcesoria. Jako że nigdy ich nie widziałam. Wcześniejsze akcesoria, które zostały wydane do The Sims 3, praktycznie gdzieś tam... Gdzieś tam widziałam te wszystkie rzeczy, które one dodają. Dlatego nie było sensu nagrywać z tego żadnych first looków. No a postanowiłam, że będzie to fajna zabawa. No, mi osobiście dobrze się takie rzeczy nagrywa. Mam nadzieję, że będzie ktoś, kto chętnie to zobaczy. Ten dodatek no, wyszedł już jakiś czas temu, bo w czerwcu 2012, także nie jest już pierwszej młodości. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale mimo wszystko na pewno są wśród Was tacy, którzy nie mają jeszcze tego dodatku i może będą, nie wiem, zainteresowani, żeby sobie kupić, ale nie wiedzą, co tam jest i nie wiem, chętnie zobaczą taki filmik, żeby się zdecydować. Także... Myślę, że coś takiego będzie fajne do oglądania. Ja tylko uprzedzam, że akcesoria zazwyczaj zawsze dodają do gry jedynie ubrania, czasem fryzury plus jakieś meble. Nigdy nie zmieniają nic w rozgrywce, w gameplayu, nie dodają nowych możliwości, nowych opcji, także nic takiego tutaj nie będzie. Będziemy po prostu oglądać nowe rzeczy, czy to właśnie ubrania, czy to meble, czy nowe fryzury. Nie wiem, czy są w ogóle, więc tak zgaduję trochę. Więc no po prostu zobaczymy sobie, jak to będzie. Ogólnie ubrania i meble są firmowane marką Diesel, dlatego tak się nazywają te akcesoria Diesel. Szczerze mówiąc, ja nie znam tej marki. Jestem okropna, ale nie znam. Nie wiem i dlatego tak podchodzę do tego z lekkim przymrużeniem oka, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie zacznijmy sobie nową grę. Może, ponieważ nie mamy dodatku z nowym miastem, to weźmiemy sobie jakieś miasto, które nie pokazywałam może tutaj w żadnych Simsach. Może Bridgeport. To jest takie miasto z wieżowcami, bodajże z dodatku po zmroku. Także weźmiemy sobie to miasto. No i myślę, że zrobię teraz cięcie i jak się już załaduję, to wrócę do Was. Mamy Bridgeport. Muzyczka nam się wyłączyła, nie wiem czemu. Przynajmniej jej nie słyszę. A nie, teraz tak słabo. Okej. Okay. Tak, to nie jest miasto z tego dodatku, oczywiście. To akcesoria nigdy nie dodają miast. Ale tak jak mówiłam, jest po zmroku i nie ogólnie... Całkiem się podoba, ale jest tu strasznie mało miejsca i ogólnie jest takie no ścieśnione trochę. Ale nie będziemy się tym zajmować. Bierzemy się za stworzenie rodziny prawie, że będziemy oglądać rzeczy. Najpierw obejrzymy sobie ubrania i fryzury, jeśli jakieś są, a potem meble i różne inne dodatki, które można kupić. Nie wiem, czy w Bridgeport znajdę miejsce, gdzie będę mogła to poustawiać, no zobaczymy. O, Nima, witaj. Witaj, moja droga. Chcesz zostać modelką? Możesz zostać w sumie. Ale zrobimy cię człowiekiem na razie, żeby było łatwiej i nie przysłaniały nam rzeczy jakieś dziwne, świecące skrzydełka. Także... Dobra, zabierzmy się za włosy najpierw. Oczywiście, jak gra mi na to pozwoli. Okej. Okay. Tak, wiem. O, moje piękna. dobra, zróbmy sobie od razu filtrowanie. Gdzie to jest ten znaczek? Już za dużo tych znaczków jest tutaj. O, jest, Diesel. Okej. Okay. Tu fryzur nie ma. Tu fryzur też nie ma. No w sumie można byłoby się spodziewać, bo
Tam są wyszczególnione tylko rzeczy i meble właśnie z tegoż dodatku. To w sumie pewnie nic nie będzie. Także... Wow. Ale to chodzi. Im więcej dodatków, tym gorzej. Niestety, tak to wygląda. No ale mówi się trudno. Okej. Okay. Mamy jakieś fajne kurteczki, widzę. Nie, no całkiem spoko. Mi się podobają. Sama bym taką nosiła. Mamy koszulki z motywem róży i agrafkami. Dziwne, ale, ale fajna jest taka krótsza właśnie koszulka, bo zazwyczaj mają tu simy dość długie te koszulki. O, to jest fajne. To mi się podoba. Wow, z takimi przedłużeniami po bokach. Fajnie wygląda. No, taka zwykła. Z gwiazdek. Potem mamy znowu motyw róży i... Są jakieś ostrza, długopisy, whatever i... A, dobra, nieważne. Nie wiem i... Dziwnie to wygląda, ale... Spoko. Co to... Jakie plecy! Nie, fajnie wygląda. Jak tak... O, to wygląda jak jakaś zorza polarna. Nie wiem czemu. Albo, wiecie, dno oceanu, tak. Prześwitujące. O, piękne oceany. Dobra, kolejne koszulki. To jest dość fajne. Tylko jakby inne kolory poustawiać, bo tak, nie wiem, dziwnie się na to patrzy. No tak, oczywiście koszulka z nadrukiem Diesel musiała być. W każdym możliwym kolorze. No i to tyle, jeśli chodzi o koszulki. Zobaczmy spodnie. Spodnie trochę jest. O, takie z podwijanymi nogawkami. Nie wyglądają źle, aczkolwiek te nogawki, o, właśnie w kolorze spodni bym zostawiła niż takie innego koloru, bo dziwnie to wygląda. Co tu mamy? Takie marszczone są te spodnie. Nie wiem, w sumie całkiem fajne. W Simsach zawsze mi też brakuje trochę spodni, nie wiem czemu. Bo jest ich całkiem sporo, jeśli ma się kilka dodatków, ale jednak zawsze trochę brakuje. O, to są jakieś dzwony, czy coś takiego. Niestety ja się na modzie nie znam, ale podoba mi się. Podoba mi się to, jak wyglądają takie fajne z takimi jaśniejszymi górami jakby. O, takie spodnie są ekstra. Sama bym chodziła. Tu mamy krótkie spodenki, w których bym nie chodziła. Wyglądam w ogóle jak bardziej dla faceta niż dla kobiety. Okej. Okay. To są chyba jakieś takie materiałowe. Czekajcie, weźmiemy tą koszulkę z krótką. Nie tą. Tak, bo to są spodnie wysokie, nie wiem, z wysokim stanem, tak się mówi. Przepraszam, ja się na tym naprawdę nie znam. No, fajne spodnie. A te już widzieliśmy? Oh my gosh, to są takie mega biodrówki. To te były takie same, ale wyższe. A te są takie mega biodrówki. Wow. Dobrze, zobaczmy jeszcze pełne stroje. Co tu mamy? O mój Boże, to wygląda jak sukienka ciążowa trochę. Nie. Przez ten sznurek tutaj ten... Dobra, nie, dziwne to, ale okej. Okay. Wow. O, takie eleganckie! Patrzcie, jak do pracy dziennikarka mogłaby być tak ubrana. Fajnie to wygląda. To mi się bardzo podoba. Pomysłowe. Kolejna sukienka z Dieslem. Tu mamy jakieś takie... Okej. To wygląda ciekawie, z zamkiem z tyłu. Nie widziałam takich rzeczy.
Ale tak jak mówię, ja tej marki w ogóle nie znam, więc... A to co? To wygląda jak dla... Nie wiem, starszej pani. Nie wiem. Dziwnie wygląda, nie za fajnie. Aha, butów żadnych nie ma. Rozumiem, aluzję. Dodatków też nie. W sumie szkoda. Przebierzemy cię w coś normalnego na razie. Może być to. A nie wiem, czy tutaj jakiekolwiek inne stroje się pojawią. Nie, czekajcie. Piżama. A, czytaj się. Aha, to jest tylko to samo. I tu też to samo. W sumie logiczne. Raczej nic nowego się nie pojawi. Nie. No. Ale tak sprawdzę dla świętego spokoju. O, jest w kąpielowych. Widzicie? Dobrze, że sprawdziłam. Co to jest za motyw? Jakieś ptasiego pióra? Nie wiem. Nie, no nie jest zły, tylko wygląda tak zwyczajnie. Ten kostium, to jest dolna część, rozumiem. Z takim paseczkiem. Z boku. To w piżamie też nic nie było tutaj. Takiego. O, jest coś. Jest w górach. Dobra. Mamy stanik. Taki elegantszy. No i majtki do tego. Takie półprzezroczyste. Ale nie są złe. Nie, mi się podoba. Fajnie wygląda. Tak bardzo realnie. Te ciuchy w ogóle są takie bardzo realne, no bo wiadomo, one są markowe, ale wiecie, fajnie wyglądają przez to. Dobra, sportowe, kąpielowe, nadbór pewnie nie będzie, rozumiem. No, to są tylko spodnie. Tam. Dobra. Zobaczę jeszcze dla młodszych, czy coś jest, chociaż nie wiem, czy jest jakaś szansa na to. No to... Nie, stroje. Zazwyczaj dla młodszych to wiecie. Tak pomijają trochę. Diesel. Okej, nic nie ma. W piżamach. Też nie. Też nie. Okej. A dla dzieci? Strój. No jest zaznaczony diesel. Jakoś wcześniej się zlikwidował, nie wiem czemu. No, widzę, że... Nie ma za bardzo. Niestety. No, nastolatek ma raczej to samo, co młody dorosły. Więc jak już będzie, to pewnie coś z tamtego zestawu. No, trochę mało, no ale wiecie. To są akcesoria, nie? Jezu! Dlaczego założyłaś czapkę czarownicy? Moja droga, nie jesteś czarownicą przecież. A, dobra, to jeszcze zmienimy na mężczyzn. I zobaczymy, czy mężczyźni mają coś. Jezu! Wyglądasz strasznie jako mężczyzna. Rozumiem, że fryzur nadal nie ma. Nie wiem. No, mogłam nawet nie pytać. A, na co dzień. Chcemy. Ach, chyba wszystko się załadowało. Co teraz będzie ładować? A nie. Czemu? Jezu, ale patrzcie, ile oni mają ciuchów. Szok. Dla mężczyzn tyle ciuchów? Jestem pod wrażeniem. Dostałaś jakąś koszulkę z panem, który ma irokeza z budynków. Okej. Okay. Taka bardziej dla architekta, rozumiem. Szalonego w dodatku.
To jest, wygląda jak część ogrodniczek. Welcome to Worksville. Okej, to jest dziwne. I znowu, ale to jest taka sama koszulka. Aha, nie, bo ona jest trochę dłuższa, no przepraszam. Lol. Nie wiem po co, ale okej. Okay. Mam jakąś koszulę dziwną. Jakaś w paski, która jedzie po oczach. To. To ma jakiś symbol. Nie wiadomego znaczenia. Nie, ale bluza sama w sobie jest ogólnie fajna. Tylko, że już były takie bluzy. Gdzieś, zdaje się. To wygląda dziwnie. Taką... W połowie mu wychodzi to. Jakaś kieszonka czy coś. No okej. Okay. Dziwne są pomysły projektantów. Masz koszulkę z sówką. Ładna sówka. Nie ma tam żadnych dziwnych rzeczy, więc jest okej. Okay. Kilkukolorowa koszulka. No, znaczy bluza. Nie, nie jest zła. Jest kilka kolorów. Ten jest chyba najlepszy. Nie jest aż tak papugowa kolorystycznie. O, jakaś taka zniszczona. To może być fajne w sumie. Jakiegoś biedniejszego Sima. Bardzo dużo bluz widzę. Mają. Tu masz coś z napisem. O, Diesel oczywiście. Au, poleciało mi się. Dobra, koszulki z krótkim rękawem, z paskami. Ta jest jakaś w miarę jeszcze. A z takim większym dekoltem. Odmian koszulek i koszul to jest po prostu szok, ile tego jest. A wszystkie są w miarę podobne, to jest najciekawsze. Takie. O, taka kurtka. Fajna kurtka. Bo takie kurtki mi się podobają. Tu mamy jeszcze jakąś taką kurteczkę. To akurat kolorystycznie mi się nie podoba, ale może dałoby się to pozmieniać. To wygląda jak takie, na takie imprezy jakieś szalone. Pewnie będzie w wizytowych. No i na końcu koszulka z napisem 55 chyba? Nie wiem, bo mi zasłania. 55 DSL. I z wężem. A dużo zwierząt tu macie. Okej. Okay. Zobaczmy spodnie. Chociaż może zmienimy mu koszulkę na jakąś krótszą, żeby to spodnie dobrze było widać. Z tych krótszych koszulek to tam za bardzo nie było. To była ta krótsza? No tak. Okej. Okay. Co to masz za spodnie? No, w tych butach wygląda okropnie, więc mu zmienimy na jakieś klapki. Albo takie. No, szybciej. Dobra. Nie, no całkiem fajne spodnie. Takie szalone. Znaczy, ciekawe, no. Ciekawy krój. Mają. I te wyglądają tak takie zniszczone też. Może do tej bluzy by pasowały. Mamy krótkie spodenki. Nie, no całkiem niezłe. Te kolory są takie dziwne, szczerze mówiąc. Nie wiem czemu. Oh my gosh. Rozumiem, taka męska wersja tego, co było dla pań. To wygląda, jakbyś miał spłaszczony tyłek. Może ty masz spłaszczony tyłek? Nie wnikam. Nie, to jest męska wersja tamtych, o których myślałam. Jeszcze z dziurą na kolanie. No, wygląda całkiem spoko dla zbuntowanych Simów. O, te są takie brudne. Okej. Okay. Jeszcze zobaczmy. A, kostiumów nie macie żadnych, to dlatego wam dali tyle koszulek. Biedni mężczyźni. Dodatków też nie będzie. Wizytowych pewnie też. No, zostały te same, ale w piżamach. Saszko! Może być coś. O, macie nowe dziwne
spodenki. Nie wnikam. Jak to wygląda? Okej. Sportowe to będą te same. Może kąpielowe, bo dla też było. Nie. No i nadbór to tym bardziej. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o ubrania. Niestety żadnych fryzur nie ma, nad czym ubolewam. No ale cóż, mówi się trudno. Ja przygotuję naszą simkę, żebyśmy mogli zobaczyć meble, jakie to szły w tym dodatku i te wszystkie inne akcesoria. No i połączę się z wami za chwilę. Okej, jestem w końcu z powrotem. Tak, nasza modelka wygląda w ten sposób. Jedynie buty nie ma z tych akcesorii, ale w sumie nie ma to większego znaczenia, ale chciałam się trochę pobawić i zobaczyć, jak można ją fajnie ubrać. Zmieniłam kolor koszulki na niezapominajkowe, więc tak, ona myśli już o pieniądzach. Mamy takie ciekawe dosyć widoki na miasto. Rozwijające się tam w oddali jakiś port. Tak, i rzeczy, które wyjęłam właśnie z tych akcesorii. Jest ich bardzo, bardzo, bardzo mało i ogólnie trochę smutne to jest, bo może akcesoria to powinno być ich więcej. Tak sądzę. Wydaje mi się, że w innych akcesoriach zdarza się, że jest tych rzeczy więcej, a tutaj jest tak troszeczkę mało. Tak, ogólnie wyjmowałam też wszystkie rodzaje kolorystyczne, dlatego tych rzeczy może wydawać się więcej niż jest w rzeczywistości. Są takie trzy stoliki, to są stoliki do kawy. Te pierwsze tutaj, z jakimś takim dziwnym wzorem, który wygląda jakby to było, wiecie, taki podest DJ-a czy coś takiego. Tak, wiem o tym. Są trzy rodzaje kolorystyczne, ale zmieniają się tylko nóżki tych stołów, więc niestety nic więcej. Tutaj przy okazji mamy takie lampy stojące. Wyglądają dość śmiesznie, ale w sumie mogłabym je nawet zastosować u siebie. Nie jest tak całkiem źle. Tutaj są takie lampki biurkowe jakby. Też w sumie mi się podobają. Takich lampek mi trochę brakuje, więc fajnie to wygląda. To jest oczywiście mniejsza wersja tej dużej lampy i też w sumie fajnie wygląda. Tutaj właśnie są etażerki, które są też w jakimś takim dziwnym motywem, chyba płaszczki. Ogólnie dziwne kolory są w tych akcesoriach, te dieslowe, bo one są takie, no nie wiem jak to określić, takie dziwne. To są stoły do jadalni ogólnie. Nie wiem, czy znalazłabym zastosowanie. Może jakbym taki domek robiła, nie wiem, buntowniczy albo jakiś taki dla artysty, który po prostu szaleje z różnymi kolorami, dziwnymi wzorami, ma dziwne stoliki, dziwne łóżka i w ogóle dziwny to może coś takiego bym stawiła, ale takiej normalnej simowej rodzince to byłoby trochę ciężko. Ale takie stoły też są, też różnią się tylko nogami. To są stoliki do kawy też niby, takie skrzynki jakby. To już prędzej mogę zrozumieć, bo to w sumie fajnie całkiem wygląda, jakby gdzieś wstawić do domku. To też są stoliki do kawy, tylko takie trochę większe. No i tu mamy zestaw łóżek kolorystycznych. Jest takie białe, niebieskie i zielone. Różnią się też troszeczkę pościelą, ale to jest naprawdę takie szalone te kolory, dziwne. Takie, kurczę, nie wiem, jakby ktoś zrobił pełno kleksów na tej pościeli. Tak z daleka to tak wygląda. Z bliska jak się człowiek przyjrzy, to jakieś obrazy tam są. Ale dziwne to jest. Także chociaż samo łóżko, design wygląda całkiem nieźle. Jakby pozmieniać właśnie tą pościel, to można by używać w normalnym simowym życiu, bo wygląda całkiem fajnie.
Tutaj mamy krzesełka do jadalni, pewnie do tego stołu, który tam wcześniej był. Takie dziwne, ale w sumie trochę przypominają mi takie krzesła w The Sims 1 były, ale to były takie bardziej fotele, pół jajko się to jakoś tak wyglądało jak pół jajka, po prostu, nie wiem, nieważne, ale tak trochę mi przypomina i ogólnie fajny motyw, bo takie krzesełka są całkiem ciekawe, ale no też nie wiem, gdzie bym stawiała. To są fotele, fotele i kanapy z tego samego stylu, chyba co łóżko. Także wszystko to wygląda takie lekko brudnawe. Nie wiem, czy macie takie wrażenie też. Jaki dziwny materiał jakby jest na to nałożony. Tutaj tekstura, nie? Ale wiecie. No i ogólnie tak to wygląda. Też trzy kolorystyczne warianty. No i to by było tyle. Plus jeszcze tu są trzy kolorystyczne lusterka do łazienki. Te akurat lusterka są całkiem fajne. Podobają mi się takie zawieszone. Możemy zobaczyć wszystko. Tak, jest jeszcze jedna rzecz, której nie wyjmowałam, bo już mi się nie chciało sufitu robić. Jest jeszcze lampa właśnie sufitowa. To jest ta. Tak, ona jest taka... No nie wiem, jakby materiałowa trochę. I taka powyginana, jakby ktoś wziął kulkę papieru i wiecie, zciął dół i takie coś powstało. A nie, ogólnie szalone pomysły, ale niektóre są całkiem fajne, niektóre są takie, że można je wykorzystać. No i tak jak mówię, to jest trochę mało. Tego perstylka chyba pierwszy raz z Simu wyszło mi pół godziny. Ja się jeszcze trochę rozwiodę nad tym, bo ogólnie pamiętam, że w chyba The Sims 2 był też taki dodatek związany z H&M bodajże. Też właśnie stylizowany, tam były rzeczy z H&M-u i coś na wzór tego, prawda? Bo tutaj mamy Diesla, tam był H&M. I te rzeczy z tego sklepu z The Sims 2 były zdecydowanie lepsze i ładniejsze. I przede wszystkim było tego więcej, z tego co pamiętam. No ale wtedy to było chyba... Nie wiem, czy to było nazywane nawet akcesoria, czy coś takiego. Ale wiem, że było fajniejsze, bo było tam dużo fajnych rzeczy, z których korzystałam. No tutaj jest tak średniawo. Ja w sumie nie znam tego sklepu Diesel. Nigdy się jakoś nie spotkałam z tą nazwą. Nie wiem, gdzie takie sklepy są, ale... no cóż, no niektóre rzeczy, tak jak mówię, są fajne, niektóre są mniej fajne. Wy możecie sobie zobaczyć, czy chcielibyście taki dodatek. No. Ja wzięłam taką dużą miejscówkę, żeby poustawiać rzeczy, a oczywiście ich wyszło mało. Taki lol. No. Ona już liczy pieniądze, bo jest oszczędna. Tak. No, także... ogólnie szkoda też, że jakiś fryzur nie ma nowy, czy coś takiego. Ja wiem, że to trochę niezwiązane z Dieslem, ale mogliby coś zaprojektować fajnego. No, ogólnie trochę tego mało, ale... Niektóre rzeczy się przydadzą, niektóre na pewno będę wykorzystywać, niektóre mi się podobały, niektóre nie. No... Także to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i nie wiem. Napiszcie, co o tym wszystkim sądzicie. Chociaż ja sądzę, że chyba nie wiem, gorszy byłby dodatek z akcesorii z Katy Perry. Czy tam jakieś słodkości Katy Perry, czy coś tam. Chociaż tam też pewnie znalazłoby się coś, co by się używało. No to jeszcze przekaż coś na niedowartościowane lamy. Proszę bardzo, 1000, bo mamy pieniędzy. Tak na koniec odcinka, żeby był dobry gest. Jej, aureolka. Dobra. Także to by było już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Wypowiedzcie się proszę w komentarzach, jak Wam się to podoba. No i do usłyszenia w innych filmach. No to cześć!